się nie tylko ja się spodziewam. Dobrze, proszę Państwa, ja zacznę od przedstawienia się. Ja się nazywam Barbara Giza i pracuję w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Instytucie Kultury i Komunikowania, gdzie zajmuję się filmem, historią filmu polskiego dokładnie. Moje zainteresowania skupiają się na kwestiach pogranicza literatury i filmu, zwłaszcza na kwestiach scenariusza filmowego. Pisałam o tym w książce o scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego, a ostatnio wydałam dwie książki związane z twórczością Jerzego Stefana Stawińskiego. Dzisiaj mam Państwu powiedzieć o kolejnej adaptacji, kolejnej w sensie moich zainteresowań, mianowicie o filmie Noce i Dnie. Od razu trzeba powiedzieć, że jest to film dosyć niezwykły, chociażby z powodu rozmachu, z jakim został zrealizowany. Źródła podają, że jest to chyba najdłużej realizowany w historii film w Polsce. Realizacja trwała od przygotowań do premiery 5 lat. Antczak przez 2 lata pisał scenariusze, ponieważ równocześnie zaplanował, że będzie to film fabularny, jak również serial telewizyjny. Zdjęcia trwały, ktoś policzył, że 513 dni zdjęciowych, co było ogromnym wysiłkiem organizacyjnym, technicznym, ale także psychicznym, o czym jeszcze będę mówiła przy okazji przytaczania wypowiedzi aktorów. Kiedy Jerzy Antczak w roku 70 pomyślał o powieści Noce i Dnie, Maria Dąbrowska nie żyła od 5 lat. Urodziła się w 1889 roku w okolicach Kalisza i tenże Kalisz, od razu to sobie powiedzmy, oraz zawartość powieści Noce i Dnie właściwie się ze sobą wiążą. Ważnym tropem przy okazji tej powieści jest jej autobiografizm. Mówi się, że Dąbrowska w tej powieści opisała dzieje swojej rodziny, zwłaszcza relacje swoich rodziców. Jej nazwisko z domu to Szumska. Mówi się, że pan Szumski to właściwie w dużej mierze Bogumił Niechcic. I to jest po pierwsze. Po drugie, ojciec Dąbrowski był uczestnikiem powstania styczniowego. Również jest to trop taki odnoszący bezpośrednio do Niechcica. Dąbrowska odbywała studia przyrodnicze, studiowała socjologię, oprócz tych nauk przyrodniczych studiowała także socjologię i ekonomię w Lozannie i Brukseli. Również była w Londynie na stypendium Fundacji Kooperatystów. Później przez kilka lat pracowała jako nauczycielka geografii, później jako urzędnik w Ministerstwie Rolnictwa i w tym czasie zaczęła pisać. Właściwie przez parę lat zastanawiała się, czy chce być działaczką społeczną, publicystką, czy pisarką, czy też urzędniczką. Aż w końcu rzeczywiście rzuciła pracę urzędniczą na rzecz wyłącznie literatury. Debiutowała w roku 21 już, ale głównym pomnikiem jej sławy literackiej jest właśnie powieść Noce i Dnie, która była wydawana i ogłaszana przez 4 lata, od 1931 do 1934 roku. Powieść jest ogromna, składa się z 4 tomów. Pierwszy został wydany w 1931 i nosił tytuł Bogumił i Barbara. Drugi w 1932 i kolejno w 1933 i 1934 kolejne tomy. Drugi nazywał się Wieczne Zmartwienie, trzeci Miłość, czwarty Wiatr w oczy. Badając metodę pisarską Dąbrowskiej, badacze stwierdzili, że jest to twórczość, która ewoluowała od estetyki młodopolskiej do realizmu. I kiedy pisała w swoich dziennikach, które zresztą przez niektórych uważane są, proszę Państwa, za właściwie dzieło być może nawet ważniejsze od Nocy i Dni, ponieważ zawiera nieporównanie więcej materiału, zawierają nieporównanie więcej materiału i oddają ducha kilku epok, w których Dąbrowska pisała dzienniki, ponieważ skończyła je pisać właściwie w maju 61 roku i w tym miesiącu też 65 i w tym też miesiącu zmarła, więc właściwie do końca życia te dzienniki dociągnęła. Pisała, że jej metoda pisarska polega na
tym, że w pierwszej redakcji pisze właściwie bez żadnego porządku i bez żadnego układu. Że gdyby ktoś czytał jej teksty w pierwszej redakcji, to doszedłby do wniosku, że jest to grafomania. Ona nasycała w kolejnych redakcjach i podczas przepisywania tych powieści, nasycała je szczegółami i je poprawiała. A więc zaczynała od szkiców i właściwie od takich luźnych zapisów. Obraz, mówi się, że powieść Noce i Dnie to jest obraz społeczeństwa polskiego zawarty pomiędzy dwoma zasadniczymi datami. Między rokiem właśnie 1863, czyli rokiem powstania styczniowego, a rokiem 1914, kiedy wybuchła I wojna światowa. W 1863 roku urodziła się Barbara Niechcic, wcześniej z domu panna Ostrzeńska, a Bogumił Niechcic miał 16 lat i uczestniczył w powstaniu styczniowym. I właściwie ta pamięć powstania styczniowego, jego wpływu na losy społeczne, tego co później działo się ze społeczeństwem polskim, jest tutaj bardzo istotna. Ale trzeba to podkreślić, że Noce i Dnie nie są powieścią historyczną. Nie ma w tej powieści, czy też nie kładzie się w niej nacisku na historię jako mechanizm zasadniczy kierujący życiem ludzi. Historia jest tam właściwie potraktowana jako tło i dopiero na tym tle rozgrywają się losy poszczególnych bohaterów. Ten mechanizm przejął także Antczak, nie unikając tworzenia w swoim filmie fresku historycznego. Jest to technika zupełnie przeciwna do wielu innych polskich filmów, w których historia jest potraktowana jako naczelny mechanizm, a losy ludzkie są jedynie w nią wpisane i potraktowane jako egzemplifikacja ideologicznych przekonań autora. W tym przypadku jest zupełnie przeciwnie. Historia, to co się działo pomiędzy rokiem 1863 a 14, jest potraktowane wyłącznie jako tło. Jako w dużej mierze również tło obyczajowe. Nie tylko historyczne. W powieści przewijają się ci, którzy znali Dąbrowską, twierdzą, że przewijają się losy zarówno jej rodziny, jak i znajomych, kuzynów bliższych, dalszych. Cała ta powieść jest właściwie jednym wielkim freskiem poświęconym, o czym już mówiłam, życiu państwa szumskich, przekształconych później w Niechciców. Anegdota głosi, że do nadania takiego nazwiska swojemu bohaterowi i swoim bohaterom skłoniła Dąbrowską wizytę w jakimś sklepie, gdzie na skrzynce zobaczyła napis Niechcice. Nie wiem, czy to prawda. W każdym razie te pierwsze wzmianki o tej powieści, jakkolwiek została wydana w 1931, pochodzą jeszcze z 1926 roku, z dzienników, gdzie Dąbrowska już szkicuje plany tej powieści, a jej tytuł nawiązuje za to do poematu Hezjoda Prace i Dnie, który jest uznawany za pierwsze dzieło kultury europejskiej dotyczące uprawy roli. Powieść została nagrodzona Nagrodą Literacką w roku 1934 i odniosła olbrzymi sukces. Obok Przedwiośnia mówi się, że jest to najpopularniejsza polska powieść dwudziestolecia międzywojennego. Zastanawiając się nad treścią tej powieści, należałoby powiedzieć, że jest to z jednej strony utwór o końcu pewnego świata, o końcu warstwy szlacheckiej i kształtowaniu się polskiej inteligencji. Z jednej strony bowiem cały pogląd Dąbrowskiej zawarty w tej powieści na świat, na historię, na społeczeństwo, ale także na psychologię czy moralność wyrósł z intelektualnych i estetycznych tradycji XIX-wiecznych. Jednak od tej tradycji, czyli krótko mówiąc z tradycji romantycznych, jednak od tej tradycji odróżnia tę powieść afirmacja działania i pracy. I to bez względu na stanowisko i umiejscowienie ideowe. Już zresztą w roku 1932 w jednej z recenzji czytamy, że jest to powieść wypełniona dążeniem czy tęsknotą do nowego przymierza z życiem, bez grymasów wyższości wobec rzeczywistości, tęsknotą do afirmacji życia po pustce i niedoli. Krótko mówiąc, jest to powieść, w której zauważono odrzucenie idei romantycznych. W sensie walki, w sensie poświęcenia, w sensie również swego rodzaju
marnowania życia na poświęcanie go jakiejś wielkiej, właściwie bliżej nieokreślonej idei. Według również Henryka Markiewicza głównym tematem tej powieści jest proces wewnętrznego wyzwolenia człowieka od potrzeby gromadzenia i posiadania dóbr materialnych, odciążącego na nim idolum proprietatis. I rzeczywiście w tym sensie również tę powieść należy potraktować jako autobiograficzną, ponieważ uczestniczką tego procesu kończenia się, wykańczania pewnego światopoglądowego modelu związanego z postępowaniem szlachty, wyszła sama Dąbrowska. Z jednej strony wyrosła w tradycjach patriotycznego romantyzmu, wychowywana przez ojca, ale też przez matkę w ten sposób. Jest to córka tak samo wysadzonych z siodła zubożałej szlachty, właścicieli ziemskich i spadkobierców tej właśnie szlacheckiej tradycji. Ale właśnie ona poprzez swoje studia i zainteresowanie oraz związanie się z ruchem socjalistyczno-ludowym zrywa z tą tradycją i postanawia skończyć fachowe studia za granicą i zostać osobą pracującą. Co jest bardzo typowe, to również dla tej powieści charakterystyczne, to, że Dąbrowska unika w niej również ideologizowania. Losy ludzi opisane są tam właściwie bez od autorskiego komentarza. To, co się dzieje z poszczególnymi postaciami, tych postaci są tam setki, tak naprawdę, oprócz głównych bohaterów, to jest tak naprawdę żywioł życia. I Barbara Niechcic w pewnym momencie swojego życia mówi, żyjemy, umieramy, a życia ciągle wystarcza. Właściwie po co się tak staramy, skoro czy to czy jesteśmy, czy nas nie ma, właściwie nie ma żadnego znaczenia dla żywiołu życia. I ten właśnie, ta afirmacja upływającego życia, upływającego czasu, ta afirmacja również przemijania jest uważana za najważniejszą ideę tej powieści i również z tego punktu widzenia wyszedł sam Antczak, konstruując swoje myślenie o tej powieści. Dąbrowska uważała, że jej odautorskim alter ego w powieści jest Bogumił Niechcic. Jemu przyznawała rolę swojego reprezentanta w powieści, czy reprezentanta swojej własnej postawy. To jest dosyć charakterystyczne, ponieważ Bogumił Niechcic jest postacią, która mówi i niewiele, i dosyć niechętnie w tej powieści. I uznanie go za swojego reprezentanta również wiąże się z tym, co przed chwilą powiedziałam, czyli z niechęcią do oceniania bohaterów, do komentowania świata przedstawionego, z niechęcią do zajmowania jakiegokolwiek stanowiska. Jest to właśnie raczej uznanie życia w jego przemijaniu. Bogumił Niechcic jest człowiekiem, który spełnia się, uważa za swoje szczęście i obowiązek, uprawianie ziemi. Uprawianie ziemi, którą uważa za wartość nadrzędną. Jak wiadomo, jest on zarządcą majątku, nie jest jego właścicielem, ale nie przeszkadza mu to tej ziemi kochać, uprawiać i traktować jak wartość najważniejszą w życiu. Tutaj będzie fragment, który wypowie rozmowy Barbary i Bogumiła. Dalenicki to jest właściciel majątku, który zresztą później okaże się nieuczciwy wobec Niechciców. Moja kochana, to jest Bogumił do Barbary. Mioduska i Dalenicki przeminą i my też przeminiemy, a ziemia się zostanie. Musi być w ziemi wszystko zrobione tak, jak trzeba. Na to się jej by wzeszło. Reszta mnie nie obchodzi. A mnie właśnie tylko ta reszta obchodzi. Jeśli służyć, to czemuś wielkiemu. Dla mnie praca na roli, odpowiada Bogumił, jest wielką rzeczą. Ja w niej widzę to, czemu warto służyć i temu służę. I w tej właśnie wypowiedzi, między innymi oczywiście, zawiera się ideę postępowania Bogumiła. Gdzie indziej mówi, ja to opowiem, że takie spokojne czasy, kiedy każdy robi swoje, też są historyczne. Czyli sens życia, z punktu widzenia Bogumiła, to jest odnalezienie solidarności z biegiem historii i czasu. Powiedziałam już, że Barbara urodziła się w 1863 roku, roku klęski
I właściwie całe swoje życie przeżywała w tej aurze i nadziei odwetu. Barbara jest w tej powieści również w pewnym sensie reprezentantką pogoni za czymś wielkim. To, co ona tutaj powiedziała, jeśli służyć, to czemuś wielkiemu. Ona właściwie do końca nigdy nie precyzuje, co by to miało być, ale uważa się za osobę przeznaczoną do celów wyższych. Ma marzenia, aspiracje i niezwykle drażni ją postawa Bogumiła. Za chwilę jeszcze do tego wrócimy. Ich pierwszą, właściwie pierwszym dzieckiem jest Piotruś, który umiera w wieku 4 lat, co powoduje niezwykle ciężkie dla Barbary przeżycia, ale przenoszą się do innego majątku i próbują rozpoczynać nowe życie, do Serbinowa. I rodzi się ich pierwsza córka Agnieszka. I na postać Agnieszki bardzo proszę też, żeby Państwo zwrócili uwagę, ponieważ ona jest uważana za alter ego pisarki. Jest to po pierwsze postać, bohaterka, która urodziła się w tym samym roku co Dąbrowska. Również wiąże ją podobieństwo losów z Dąbrowską, ponieważ także wysłali ją rodzice na studia, gdzie nabyła różnego rodzaju ideologicznych przekonań związanych z socjalistyczno-lewicowymi poglądami. I poglądy Agnieszki, zresztą byli krytycy, którzy uważali, że w filmie za mało jest miejsca poświęconego Agnieszce, w powieści jest ten kontekst znacznie bardziej rozbudowany, ale właśnie poglądy Agnieszki i jej postawa wobec życia uważane są za głos samej pisarki w tym tekście. Dąbrowska nie przedłużyła sagi rodu Niechciców poza początek pierwszej wojny, natomiast myślała o kontynuowaniu Nocy i Dni, kiedy po wojnie drugiej, kiedy spędziła, której czas spędziła w Łódzku, w Lwowie i w Warszawie. Częściowo zrealizowała ten zamiar w niedokończonej powieści Przygody człowieka myślącego, której tematem miały być dzieje kilkorga ludzi uwikłanych w historię międzywojennego dwudziestolecia. Już powiedziałam, że Antczak zainteresował się powieścią właściwie w 5 lat po śmierci Dąbrowskiej i sam miał świadomość, że jest to przedsięwzięcie bardzo trudne. Po pierwsze dlatego, że żywy był jeszcze mit wielkiej pisarki. To była postać, która miała niezwykłe poważanie społeczne. Dostała m.in. nagrodę honoris causa, tytuł honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. I bardzo żywa była jeszcze pamięć jej jako autorytetu społecznego. Wspomnienie Antczaka, jeżeli Państwo mają ochotę, to odsyłam do książki Noce i Dnie mojego życia. Antczak wydał ją całkiem niedawno, gdzie opisał bardzo szczegółowo, na bardzo, bardzo wielu stronach proces myślenia o tej powieści, pisania scenariuszy, ale również pracę bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy brali udział w realizacji tego filmu i w pewnym sensie oddając im też hołd i cześć. Antczak pisze, że zainteresował się tą powieścią będąc na wakacjach, kiedy właściwie kończył 40 i zaczął o sobie myśleć jako o reżyserze kończącym się. Również w sensie takim życiowo-ludzkim. I zaczął myśleć o sobie jako o człowieku, którego kariera również zwalnia. Tak samo jak zresztą życie. Zwalnia tempo. Zainteresowanie tą powieścią wzbudziła w nim Dzień dobry, panie Natalii. Wzbudziła w nim żona, Jadwiga Barańska, która podsunęła mu powieść i podsunęła również pomysł, że można by tę powieść filmować. Ponieważ słyszała Gustawa Holubka, który czyta w radio fragmenty tej powieści. Antczak zareagował bardzo niechętnie na początku, twierdząc, że książka jest tak potwornie nudna, że w życiu jej nigdy nie mógł doczytać do końca. Jednak został przekonany przez Barańską i kiedy wreszcie przez tę powieść i przebrnął, ale również wielce się nią zafascynował, udał się do zespołu filmowego Kadr, do Jerzego Kawalerowicza, któremu przedstawił swój pomysł. I Kawalerowicz podobnie stwierdził, że jest to najnudniejsza książka na świecie. Po pierwsze nudna, po drugie nieprzekładalna na język filmowy. Po trzecie nic się tam nie dzieje. Właściwie do Nocy i Dni przymierzało się już wielu reżyserów i właściwie każdy się poddawał. Ale Antczak nieustępliwie przekonywał, że chce zrobić ten film, na dodatek jeszcze i jako fabułę, i jako serial. I Kawalerowicz wreszcie postanowił uchylić furtkę
i zapytał, w jaki sposób Antczak ma zamiar to opowiedzieć, ponieważ nie ma w tej powieści dialogu, a wszystko dzieje się w formie opisowej. I wtedy padło hasło, że będzie to film w retrospekcjach. No i znowu usłyszał, że właściwie to jest forma archaiczna i dzisiaj nikt jej już nie używa, ale wobec przekonywań dostał zgodę na, po opowiedzeniu pierwszych 3 minut filmu, dostał zgodę na konspekt. Kiedy przedstawił ten konspekt, również okazało się, że Kawalerowicz i Kosiński, który był wtedy kierownikiem literackim kadru, nie są przekonani. Kazali mu napisać scenariusz, ale nie zawarli z nim żadnej umowy i powiedzieli, że właściwie jeżeli chce to robić, to robi na własne ryzyko, ponieważ nie są do końca przekonani, czy to coś z tego wyjdzie. I rzeczywiście reżyser przez 2 lata ten scenariusz pisał, jak już mówiłam, było to bardzo długie zajęcie. I zdjęcia ruszyły we wrześniu 1972 roku. W znacznej mierze kręcone były pod Warszawą, w Seroczynie, gdzie był PGR. Tam wybudowano dworek niechciców, posadzono 300 wież, wykopano staw, posadzono specjalne uprawy. Wszystko to bardzo długo trwało i też pochłaniało niezwykle dużo zaangażowania. Tam w swoich wspomnieniach dotyczących tej powieści pisze Antczak o tym, jak szukał nenufarów. Jest w tym filmie powtarzający się motyw zrywania nenufarów. Zaraz o tym będę mówiła. Okazało się, że nigdzie nie mogli ich znaleźć. Znaleźli je zupełnie, szukali bardzo daleko, znaleźli je zupełnie przypadkowo w tymże właśnie Seroczynie, ale za lasem, gdzie kiedyś przypadkiem po prostu przejeżdżali. Rzeczywiście powieść Dąbrowskiej przez wiele lat uchodziła za niedramatyczną i trudną do przełożenia na język obrazów oraz niespójną dramaturgicznie. Sama zresztą mówiła, że jej książki nie urodziły się za biurkiem, tylko wyrastały z ziemi, czyli były bezpośrednio odnoszące się do życia. I w tym właśnie przywiązaniu do tych podstawowych kwestii życia ludzkiego Antczak dostrzegł możliwość dla siebie. Postanowił zrealizować historię, która działaby się od 1863 do 1914, tu zachował wierność, na przykładzie historii jednego życia. Barbary Ostrzeńskiej, po mężu niechcic, która u schyłku życia dokonuje rekapitulacji tego wszystkiego, co przytrafiło jej się w tym właśnie czasie. Jak sam mówi reżyser, spróbuję się usprawiedliwić. Samo to, że musiał się usprawiedliwić, dlaczego podjął się realizacji tego filmu, jest również znaczące. Uważam, że powieść Dąbrowskiej ma wartości szczególne. Jedni widzą w niej wielkość arcydzieła, inni nudę. Książka Marii Dąbrowskiej jest utworem uniwersalnym. Dotyka spraw najważniejszych, bo dotyka spraw istoty bytu. W tej powieści urzekł mnie najbardziej obraz kobiety, która u schyłku życia z węzełkiem siada na nędzny wóz. Właściwie ja tak sobie policzyłam, że Barbara Niechcic, kiedy w roku 1914 miała 51 lat, więc w dzisiejszej mierze nie była to tak bardzo stara kobieta, jednak i w powieści, i w filmie zostaje ukazana właśnie jako osoba stara, dokonująca już podsumowań. Kiedyś każdy z nas będzie musiał wsiąść na wóz, który zawiezie nas donikąd, każdy z nas stanie się klientem przewoźnika Harona. I z wypowiedzi tej oczywiście przebija pewien ton rozliczeniowy, podsumowujący, co koresponduje z tym, o czym mówiłam przed chwilą, że Antczak również miał poczucie takiej potrzeby podsumowania, jeżeli chodzi o swoje życie. A więc po pierwsze potraktował Antczak tę historię dosyć osobiście, jako właśnie historię o przemijaniu, co wyraźnie podkreślił w jednym z wywiadów, że zabrał się za tę powieść, ze względu na to, że traktuje ona właśnie o życiu ludzkim i o przemijaniu. Powieść nie tyle dla ludzi dorosłych, co dla ludzi dojrzałych. To jest bardzo istotne stwierdzenie. Naprawdę po raz pierwszy przeczytałem i wnikliwie tę powieść, gdy przekroczyłem 40 i miałem już spory bagaż własnych doświadczeń życiowych. I wtedy właśnie dostrzegłem jej wartości. I urzekła mnie mądrość i głęboka znajomość człowieka uwikłanego w splot codziennych zdarzeń. Zdaję sobie zresztą sprawę, mimo własnego urzeczenia, z tego, że dla jednych jest to książka wspaniała, a dla innych rozwleczona i nieciekawa. Myślę, że pewnie jedni i drudzy mają rację. Rzecz w tym, czego kto szuka i co znajduje. I
ten trop autobiograficzny również pociągnął Antczaka, który w swoich wspomnieniach opisuje historię swojego życia, właśnie przerywając tą historią swojego życia opowieść o przygotowaniach do Nocy i Dni. I stwierdza w ten sposób, że żeby się do tej powieści przygotować, do jej ekranizacji, musiał dokonać również rekapitulacji swojego życia. Musiał powrócić do własnej przeszłości po to, żeby ją jeszcze raz jakby przeżyć i podsumować. I ten właśnie zabieg umieszczenia własnej biografii w tym momencie jest tutaj dosyć znaczący. Właściwie Noce i Dnie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o twórczość Antczaka, nie są wyjątkowe. Znaczy, jest to reżyser związany z telewizją, zwłaszcza z teatrem telewizji, którego był szefem przez wiele lat. I jego filmowe Noce i Dnie niewątpliwie wpisują się w zakres zainteresowań, które przejawiał w pracy dla telewizji, zwłaszcza dla teatru. A więc zainteresowanie literaturą psychologiczną, ewakującą określone wartości humanistyczne i ukazującą sferę życia uczuciowego człowieka. Kwestia przeżyć psychicznych, świat dramatów, mikrodramatów. A dalej, co jest bardzo również typowe dla twórczości Antczaka, zainteresowanie adaptacją tej literatury dla potrzeb filmu czy telewizji. A również zasadami współpracy z aktorami, którzy dla Antczaka są niezwykle istotni. To, że aktor jest właściwie głównym narzędziem pracy reżyserskiej Antczaka, widać w samym filmie. Proszę też na niego pod tym kątem popatrzeć, ponieważ wszyscy aktorzy właściwie dają tam takie solowe popisy własnego kunsztu. Zwłaszcza Jadwiga Barańska, ale także Jerzy Wińczycki i wielu, wielu innych, którzy otrzymali tam rolę. Dlatego też bardzo wiele miejsca Antczak poświęca przygotowaniom do tej adaptacji i szukaniom głównej postaci. Rzecz jasna, Barbarę od początku w zamyśle miała grać Jadwiga Barańska, jego żona, ale długo dosyć szukał Bogumiła. I wreszcie jedna z osób, które tam pracowały, kostiumolog, Barbara tak powiedziała: mam Bogumiła, jest w Krakowie, widziałam go w teatrze, wielki, zwalisty, grał w Biesach Dostojewskiego, świetnie sobie poradził. Oczywiście także żona powiedziała, że też widziała to przedstawienie, potwierdza, warto się z tym sprawdzić. No i rzeczywiście Antczak pojechał do Krakowa zobaczyć Dostojewskiego i rolę w tym Dostojewskim Wińczyckiego. Wińczycki był bardzo wysoki, dwumetrowy, w niskim głosie, górował nad otoczeniem. To według reżysera było to, czego potrzebował Bogumił. I postanowiono mu dokleić brodę ze względu na tę okrągłą twarz. I twierdzi reżyser, że kiedy postawiłem Jadzie i Winia, którego tak właśnie nazywał, blisko siebie nie miałem wątpliwości. On wielki i rosły, ona drobna i kobieca. Mam Bogumiła i Barbarę. I ten dobór aktorów ze względu na ich warunki, ze względu na to, że samą swoją fizycznością, co jest oczywiste, ale także w pewnym sensie charakterem, tworzą postaci, jest dla Antczaka bardzo ważny. Antczak zaczynał jako aktor. I dlatego być może tak dobrze rozumie rolę aktorów i tak bardzo stawia na aktorów w swojej twórczości. Proszę też na to zwrócić uwagę. I podkreślam to jeszcze raz, że właściwie cały zamysł adaptacyjny, koncepcja inscenizatorska uzewnętrzniają się u Antczaka właśnie poprzez precyzyjnie pomyślany i przeprowadzany rezultat pracy aktorskiej. Bardzo też trudne było dla Antczaka podejście do kwestii wierności, tak zwanej wierności tekstowi literackiemu, literackiej podstawie. To pojęcie wierności jest oczywiście obwarowane wieloma zastrzeżeniami, co to jest wierność, dlaczego właściwie film ma być wierny literaturze, bardzo wiele tutaj jest wątpliwości. Ale Antczak też zamierzył sobie, że będzie to film właściwie wierny literackiemu pierwowzorowi. Ze względów oczywistych, ze względu na rozmiar tej powieści, olbrzymi,
Nie mogło tutaj być wierności czysto fabularnej, ponieważ to wszystko, co opisała Dąbrowska, wskazywałoby go na jakiś wielogodzinny film. Więc miał świadomość tego, że jest skazany na skróty i syntezę. I świadomość tego, tych skrótów i syntezy, konieczności tych skrótów i syntezy też wyznaczyła tę adaptację. Ale postanowił być wierny Dąbrowskiej nie szczegółom, lecz idei, właśnie duchowi tego dzieła. W powieści mamy do czynienia z dwoma warstwami. Zewnętrzną, fabularną i drugą, jako utajoną, psychologiczną, moralną, dotyczącą życia Bogumiła i Barbary. Barbara Ostrzeńska, urodzona, jeszcze raz to powiem, w 1863 roku, początkowo darzyła wielką miłością i myślała, że znajdzie to jakąś kontynuację, pana Józefa Toliboskiego. Ten jednak po kilku latach adoracji, właśnie między innymi zrywania tych nenufarów, dosyć niespodziewanie ożenił się z kimś innym i Barbara w wieku 25 lat spotkała przypadkowo Bogumiła Niechcica, który wtedy już dobiegał 40. Miał ze sobą doświadczenia właśnie związane z powstaniem styczniowym, ale także był człowiekiem, dla którego najważniejszą wartość stanowiła ziemia. Wychodząc za mąż za Bogumiła, Barbara właściwie nigdy go nie kochała. Nie kochała go ani kiedy za niego wyszła, ani przez całe swoje życie. I ta świadomość bycia niekochanym również towarzyszyła Bogumiłowi. I właściwie ten brak miłości ze strony Barbary, przy jednoczesnym ogromnym uczuciu ze strony Bogumiła, wyznaczał charakter tego małżeństwa. I już powiedziałam, że w początkowej fazie tego małżeństwa zarządzali majątkiem, w którym właśnie zmarło ich dziecko. Po 4 latach postanowili przenieść się gdzie indziej, postanowili zmienić miejsce i trafili do Serbinowa, w którym spędzili prawie całe swoje życie. Serbinów był początkowo bardzo zaniedbany. Barbara była przerażona tym, jak wyglądał dwór i całe obejście. I właściwie była to osoba, która ciągle podkreślała, że nie znosi błota. Bardzo często to mówiła: Boże, jak tu żyć w takim błocie. Nie znosiła błota, nie znosiła wsi. Była osobą, która ciągle miała poczucie, że marnuje się w tym miejscu. Właściwie ciągle miała pretensje do Bogumiła o to właśnie, ale też nie potrafiła sprecyzować, o co jej chodzi. Co by to miało być to wielkiego, do czego ona tak bardzo dąży. Prowadziła właściwie ze swoim mężem cały czas wojnę. Zarówno czasami otwartą, ale czasami utajoną. Na jakiś czas wyprowadziła się z Serbinowa do Kalińca, gdzie też nie znalazła tego, czego szukała. W tym czasie Bogumił zdradził ją. I ta świadomość tej zdrady, tego, co się stało, spowodowała u niej pewnego rodzaju przemianę. Ona zaczęła jakby dojrzewać i nie zmieniło jej to całkowicie, ale zaczęła zastanawiać się nad swoim losem i swoją historią. Do tego doszły jeszcze problemy, kłopoty wychowawcze, tak zwane, z synem Tomaszkiem. Zresztą aktor, który grał Tomaszka, też stwarzał kłopoty wychowawcze reżyserowi. Nie zjawiał się na planie, rujnował porządek, musieli zmieniać układ pracy, ponieważ go a to nie było, a to to. Generalnie Andrzejczak tam twierdzi, że w dużej mierze ten aktor pasował do tej roli, również ze względu na to, jak sam się zachowywał. Ale i Agnieszka, która wyjechała za granicę i stała się właśnie taką osobą ideową. W końcu tracą Niechcicowie Serbinów, muszą się znowu przeprowadzić. W wyniku różnego rodzaju finansowych niepowodzeń muszą się przeprowadzić. I to powoduje u Bogumiła chorobę i śmierć. Barbara, już właśnie stara, chociaż 50-letnia, przeprowadza się do Kalińca sama. I zaraz potem wybucha pierwsza wojna światowa. Kaliniec zostaje spalony przez Niemców i ludność cywilna w popłochu z niego ucieka. I ten właśnie moment zakończenia ucieczki z płonącego Kalińca jest początkiem filmu. Barbara bez majątku, bez właściwie przyszłości, po utracie de facto wszystkiego, z Tobołkiem ucieka z Kalińca, właściwie nie wiadomo dokąd. Napotyka na swojej drodze starego znajomego Żyda, Szymszela, który postanawia ją podwieźć.
do majątku sąsiedniego, gdzie, jak się okazuje, mieszkał przez wiele lat Józef Toliboski, dawna wielka miłość. I jadąc właśnie na tej nędznej furtce, rozpatrując to, co się wydarzyło, Barbara dokonuje retrospekcji, wspomina swoje życie. Ten moment podsumowania tego powrotu do przeszłości, jakby, jest tutaj niezwykle istotny. W powieści Barbara jest, powiedzmy sobie to szczerze, osobą niezwykle irytującą. Jest to kobieta kapryśna, stale niezadowolona, rozdrażniona, ciągle popadająca w krańcowe nastroje, nie kochająca, o czym już powiedziałam, ale z drugiej strony pozwalająca się kochać czasami, żyjąca marzeniami o niezaspokojonych nigdy pragnieniach, o innym życiu, o Toliboskim, o wielkim mieście. To wielkie miasto jest dla niej takim archetypem. Ona ciągle marzy, że ona zabierze dzieci do jakiegoś wielkiego miasta i wreszcie im to wielkie miasto pokaże, na przykład do Krakowa. Barbara jest w istocie neurotyczką, powieściowa, niezdolna sprostać rzeczywistości. Była to postać złożona, tak jak już powiedziałam, i raczej irytująca. Natomiast w roli Barańskiej, rola Barańskiej, nieco łagodzi ten wizerunek i próbuje kłaść akcent na powody, dla którego Barbara była tak trudną osobą i próbuje szukać tych przyczyn właśnie między innymi w jej wychowaniu i pochodzeniu. Ona się nie mogła zgodzić na tę swoją kobiecą kondycję, gdzieś tam żonę jakiegoś zarządcy. Miała aspiracje kulturalne, nie chciała się zgodzić na to ekonomskie życie na wsi, gdzieś w błocie, o którym ciągle mówiła, że go nienawidzi. I w ogóle na los, który pomniejszał człowieka. Dopiero właśnie po zdradzie Bogumiła, kiedy ona wyjechała, zaczęła się zastanawiać nad swoim życiem. I dopiero wtedy podjęła próbę kontroli tego swojego nieokiełznanego charakteru. Właściwie dlaczego człowiek tak się stara? Sama siebie się zapytała i własnym losem się przejmuje. Rodzimy się, umieramy, a życia wciąż starcza. W pewnym sensie jest to wyraz pewnej rezygnacji. Właściwie nie ma znaczenia, co my robimy, bo wszystko toczy się poza nami tak naprawdę. Czy jesteśmy, czy nas nie ma. Pewien rytm, świat, czas przemija i tak naprawdę nie ma znaczenia nasze zachowanie, nasze postępowanie w tym właśnie dziwnym rytmie. Ale dokonując tych wszystkich rekapitulacji, zastanawiając się już na tej furtce nędznej Szymszela nad swoim życiem, bohaterka zaczyna rozumieć, że to, na co stawiała w swoim życiu, o co tak bardzo walczyła ze swoim mężem, właściwie nie precyzując nigdy, co to ma być, tak naprawdę nie do końca zawsze było ważne. Że ten rozrachunek z własnym życiem z jednej strony prowadzi ją do świadomości, że nie wszystko to, na co stawiała, miało wartość, ale też buduje oprócz dramaturgicznego także efekt ideowy. Ponieważ podróż Barbary może też oznaczać w sumie podróż przez życie jednego pokolenia. Ale jeszcze raz to podkreślmy. Film nie posiada odniesień do historii. Nie jest to fresk historyczny. Zresztą tak jak powieść. I chodzi w nim wyłącznie o klimat epoki, w jakiej żyje niechcicowie, a nie obrazy historii. I nie jest to film, w którym paradoks historii byłby intelektualnym wywodem przeprowadzonym na ludzkich egzemplarzach. Też trzeba sobie powiedzieć, że mimo, że dokonują się te retrospekcje i Barbara myśli o swoim życiu, nie jest to klasyczny strumień świadomości. Chociaż operuje elementami tego mechanizmu, jest to tak naprawdę opowiadanie o bohaterach poprowadzane zgodnie nie tyle z prawami chronologii obiektywnej, co emocjonalnej. Te retrospekcje, które widzimy, dokonują się w umyśle Barbary pod wpływem jej emocji. I podstawą wydobywania i oświetlania zjawisk jest selektywny mechanizm pamięci, kobiecej pamięci, kobiety kapryśnej, również jej przeżycia, doznania, co i dlatego właśnie niektóre z tych wspomnień powtarzają się. Tutaj motywem, refrenem powtarzającym się będzie właśnie dozrywanie nenufarów przez pana Toliboskiego i ten walc. Zresztą tego walca napisał Kazanecki jeszcze, kiedy Antczak przygotowywał się do scenariusza, ponieważ uznali, że jak będzie ten walc, to pomoże to scenariuszowi przebić się i uzyskać ocenę pozytywną i
skierowanie do realizacji. I rzeczywiście ten wals się wszystkim ogromnie podobał, uznano go za niezwykle atrakcyjny. Więc te wspomnienia, które tutaj zostaną pokazane, te retrospekcje, są tak naprawdę obrazem również, obrazem prawami chronologii emocjonalnej. Podkreślmy to jeszcze raz. Są to emocje kobiety, która dokonuje rekapitulacji swojego życia, ale nie z punktu widzenia obiektywnego, tylko z punktu widzenia swojej własnej kapryśnej, nie do zniesienia czasami osobowości i charakteru. Jeszcze przypomnijmy, jak mówi Jadwiga Barańska o tej roli, ponieważ ona uznała, że musi zmienić Barbarę po to, żeby w ogóle można było ją znieść na ekranie przez tak długi czas. Antczak widział tę rolę zupełnie inaczej. Ja zagrałam ją po swojemu. Zawierzyłam swojemu instynktowi aktorskiemu. Nie wiem, na ile mi się to udało. Było to dla mnie trudne zadanie. Nikt nie wytrzymałby przez 4 godziny wiecznej egzaltacji i zamartwiania się Barbary. Wybrałam z tej postaci rysy zaczepne, znaczące i intrygujące. Była to mordercza praca, zdjęcia trwały 2 lata, co już mówiłam. Trzeba było dużej nie tylko kondycji fizycznej, lecz przede wszystkim psychicznej. Pokonać Antczaka i rolę to było bardzo trudne. Struktura dynamiczna filmu, oparta właśnie na zasadach tego emocjonalnego kojarzenia wydarzeń i uczuciowego kontrastu, jest tu psychologicznie i logicznie uzasadniona, ponieważ oddaje właśnie temperaturę uczuć bohaterki. Ze względu właśnie na to te wspomnienia niektóre wracają po kilka razy. I w ten sposób, również poprzez selekcję tych wspomnień oraz ich przywoływanie, mamy do czynienia z prezentacją charakteru bardzo skomplikowanej osobowości, właśnie zmiennej i neurotycznej, tak jak już zostało to powiedziane. Jednak przypomnijmy, że to nie Barbara, ale właśnie Bogumił był powieściowym reprezentantem autorki. I Antczak tę prawidłowość zachował. Zrealizował film o Barbarze, ale jednak prawdziwym bohaterem jest tutaj Bogumił. Zdaniem pisarki, z tej mieszanki romantyczno-pozytywistycznej, którą uosabia Bogumił, czyli udział w powstaniu z jednej strony, a z drugiej umiłowanie pracy i zgoda, afirmacja własnego miejsca w życiu, w tym biegu życia, które w taki, a nie inny sposób się toczy, z tych dwóch zasadniczych tendencji polskiej kultury rodziła się potem polska inteligencja. I właśnie te narodziny polskiej inteligencji, źródła tej mentalności polskiej inteligencji są właściwym tematem i powieści, i filmu. Powiem jeszcze, że film został obsypany wieloma nagrodami, był triumfatorem wielkim festiwalu w Gdyni, wtedy jeszcze w Gdańsku, w 1975 roku dostał Grand Prix. Barańska dostała Grand Prix za nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą. Wińczycki dostał za pierwszoplanową rolę męską, a w 1976 film dostał nominację do Oscara w kategorii film obcojęzyczny. I uzyskał tam niezwykle pozytywne recenzje, zachwyt dziennikarzy, którzy uznali go za niezwykle interesujący, niezwykle głęboko wnikający w mentalność kobiecą, ale też pokazujący te przemiany wszystkie, które dokonywały się w społeczeństwie polskim w wieku XIX. To wszystko, bardzo dziękuję. Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie.